Siemaneczko, już Ursus jest odpalony, już wczoraj był odpalony nawet. Bo to ciśnienie na oleju, no to jest niby oryginalne, tam od 2 do 1,5 cały czas trzyma, nie ma, że są małe obroty, czy duże obroty, to nie widać. Cały czas ciśnienie jest jednakowe, ale odkręciłbym już teraz miskę. Jeszcze elektryka jeszcze do roboty jest. Na razie nie teraz, po świętach to się zrobi, albo między świętami raczej. I co? Co miałem mówić? Ściągnąłbym miskę, ale jest zalany olej i ona ma pochodzić na tym oleju, no tak ze 3 godziny, ze 4 może, i dopiero ten olej wpuszczę, ściągnę michę, miskę wyczyszczę przy okazji z opiłków, które się tworzą na docieraniu, wiadomo, tuleje zawsze będą opiłkować na docieraniu. Podniosę jej ciśnienie, założę michę i co? No i gotowe, już jest gotowa. Trochę kabelków jaki wystaje, no ale oto kurde. No cóż. Tutaj koło nie wrąbało. Tu go założymy. O właśnie. I to lecimy się ją przejechać. Zobaczyć jak chodzi. O kurde. Spadłbym z niej, o mały wóz, bo... Zobaczymy, czy blokada działa, by była remontowana. Teraz w drugą stronę. Jest, suba ciągnik, działa blokada. Dobra, jest klas. Kurde, samemu jeszcze je... O kurde. Jest klasa, tak jak chciałem. Dobra. To na tyle. Temat z M-ką, z czerwoną M-ką już praktycznie zakończony. Ewentualnie elektryka. A teraz BM-ka idzie na kanał, co urwało jej wał. Kto wie, to wie o co chodzi z wałem. Oczywiście napędowy. No i Ursus też tutaj zostaje i rozbieramy Ursusa, bo u mnie już, u nas już nie ma miejsca. Teraz też będziemy fenda rozbierać, ogarniać, no to gdzie to wszystko? W jednym miejscu się nie da. Myślę, że będą jakieś fajne filmy z fenda, a i na pewno z Ursusa. Zobaczymy, co się po 7 latach stało z kompresorem, ze skrzynią. Zobaczcie, co się stało. Wał ukręciło. I to kurwa w tym miejscu. Ja rozumiem, jakby krzyżak puścił czy coś, ale tu wał ukręcić na podwieszce to prawie nierealne. Ale jednak się da. Tu cały wał jest dobry, to trzeba kupić pierwszą część wału. A druga jest dobra, po co ją zmieniać? Drugiej nie potrzeba wymieniać. Tylko tam trzeba odkręcić od skrzyni, już mam grzechotkę założoną. Tu się jakoś muszę dostać do tych śrub z tyłu, żeby przytrzymać, bo mi się kręci. Przy okazji od razu 2 lata temu było założone to nowe, to od razu nowa guma, nowa podwieszka. Pójdzie wszystko nówka. No i nowy wał, nie? Znaczy tylko ta część pierwsza. Ta.
Za duża moc. Moc jak moc, ale trzy osoby. Dobry start. Kończy się urwaniem wału. Dobrze, wał się urwała, nie skrzynia. Puściła. To by dopiero był dramat. Dobra, wszystko w temacie. I tak, mamy wał wyjęty. To no nie wiem, no możesz nie zostać to, bo to jest dobre. Już trochę zaczęło tutaj puszczać włosków takich. Kurde no. To było rok temu nowe założone. Mam dylemat, czy zmieniać, czy nie. W sumie rozbierać to jeszcze raz. Może od tego zrobiłbym dźwignię zmiany biegów, żeby luzów nie miała. Też ma trochę luzy. Wyjąłby to wszystko w piździe, gdyby to porobił. I na handel. Jednak już zrobię to nie. To już nie będę sprzedawał. Pokażę wam wał. No to jest ta część, która jest dobra. Idzie od mostu do podwieszki. A tu jest ta część, którą urwało. A to powinno być tak, to jest montowane, złączone. Na samym łożysku. Upierniczyło. No nic, podwieszka nowka czy nie nowka? Może być założona stara, ona też jest dobra. Ona też była nowa założona rok temu. Nawet nie chyba. To zmieniałem sam osobiście, wszystko dobra. Na razie o co? Żeby tylko nią wyjechać, żeby nie blokować kanału. A włożyć, przykręcić podwieszkę, żeby się prosty kawał kręcił. O ziemię nie zarył, no właśnie. Wow. Podwieszka, no, zamontujemy ją tu jak była. Wydech zmontować, wypchnąć ją stąd. Na dzisiaj koniec. Dopiero po świętach będziemy działać.